Sponsorem transmisji meczu jest firma CarShop. Szukasz części samochodowych? U nas znajdziesz szeroki wybór części zamiennych do wszystkich marek. Konsultacja i profesjonalne doradztwo. Zadzwoń lub przyjdź do nas i przekonaj się sam. Pomożemy wybrać najlepszy produkt. CarShop Mordarka 758. Telefon 790 200 966. W naszym sklepie znajdziesz również szeroki wachlarz kosmetyków do sprzątania i pielęgnacji auta. Chemia niemiecka również dla Twojego domu. Znajdziesz nas również na Facebooku. Sklep motoryzacyjny CarShop. Puchar Polski to trochę inne rozgrywki niż zazwyczaj. Zatem rozpoczynamy ten pucharowy, finałowy pojedynek na ziemi limanowskiej. Sokół tutaj troszkę więcej ma z gry. Teraz Fabian Nowak wypuścił dzielnie szarżującego Marka Mrożka. Marek Mrożek oddał piłkę do Pawła Kuliga. Paweł Kulik strzela i mamy 1-0. Dobra akcja. Tak jak wspomniałem, Limanowi, która skonstruowała dość, wydawałoby się, niegroźną akcję, a teraz ładny strzał Pawła Kuliga. Zagrał piłkę Wojtek Gacal do Fabiana Nowaka. Fabian Nowak w polu karnym. Dośrodkowanie, ładnie wyłożył piłkę Pawłowi Kuligowi i Paweł Kulik strzela swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Przypominam, 2-0. Tymoteusz Wiewióra wybija piłkę. Jeszcze Paweł Matras. Dośrodkowanie, interweniuje Kuba Nędza i pewny strzał teraz głową Pawła Pławeckiego, który teraz od kolegów odbiera gratulacje. Pierwsze nagrody otrzymają piłkarze Sokoła Słopnice. Nagrodę wręcza Arturowi Matrasowi Stanisław chyba Struk, tak, prezes Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej, a czek w imieniu burmistrza Limanowej pan Jerzy Nagowiecki. I tak się też stało. Teraz przenosimy się na drugą stronę. Jeszcze pewnie jakieś zdjęcia będą tam wykonywane, a tymczasem drużyna Limanowi przygotowana do tego, aby tutaj otrzymać puchar, który wręcza Agata Zięba kapitanowi Maćkowi Krzyżakowi. Są gratulacje, są też nagroda finansowa. Również od Ryszarda Kołtuna jest również burmistrz Władysław Bieda. To Państwo obserwujecie. To wszystko się dzieje tutaj na obiekcie w tym barku i Puchar Polski już dla piłkarzy MKS-u Limanowi, dla zespołu, dla naszego jedynaka w czwartej lidze. Teraz gratulacje otrzymują i odbierają od samorządowców, od władz piłkarskich piłkarze Limanowi. Oczywiście jeszcze pewnie jakieś pamiątkowe zdjęcie. No cóż, tak jak wspomniałem, Limanowia dzisiaj lepsza, zasłużyła na to zwycięstwo i mogą się piłkarze i podopieczni Pawła Zegarka cieszyć, bo no, liga przed nimi, liga zresztą bardzo wymagająca i trudna. Wiemy, jak będą musieli mocno walczyć o to, żeby chyba walczyć o utrzymanie podopieczni Pawła Zegarka, bo te pojedynki piłkarskie będą naprawdę bardzo, ale to bardzo ciężkie, a już w ten weekend przecież Limanowia zagra z rezerwami Wisły Kraków. Wisły Kraków, która jednak będzie pewnie wzmocniona kilkoma zawodnikami grającymi w pierwszej lidze. To tyle z obiektu imienia Józefa Sipaka w tym barku. Za uwagę i komentarz oraz ten pokaz filmowy. Dziękuję, Józef Budacz, i do usłyszenia, do zobaczenia. Tymbark będzie podejmować mordarkę z mordarki. Jest to mecz o mistrzostwo klasy A, gdzie przypomnę, aktualnie drużyna Parnasia zajmuje pierwsze miejsce w swojej grupie. Sponsorem transmisji meczu jest firma CarShop. Szukasz części samochodowych? U nas znajdziesz szeroki wybór części zamiennych do wszystkich marek. Konsultacja i profesjonalne doradztwo.
Zadzwoń lub przyjdź do nas i przekonaj się sam. Pomożemy wybrać najlepszy produkt. Car Shop Mordarka 758. Telefon 790 200 966. W naszym sklepie znajdziesz również szeroki wachlarz kosmetyków do sprzątania i pielęgnacji auta. Chemia niemiecka również dla Twojego domu. Znajdziesz nas również na Facebooku. Sklep motoryzacyjny Car Shop.